Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już odcinku serii Let's Play Pokémon Secret Gold Nuzlocke. No i jak wiecie, ostatnio udało nam się zdobyć jakże ważną dla mnie pierwszą odznakę z regionu Kanto. No i dzisiaj trzeba wyruszyć w kierunku kolejnego miasta. Ale jak widzicie, jest ze mną pewien Pokémon, którym jest oczywiście Smaug, którego ostatnio trenowałem, ale także nim nie walczyłem. Ale postanowiłem w przerwie między odcinkami podćwiczyć go. Tak dosłownie go podćwiczyłem, żeby miał, zobaczcie zresztą ile expa. No widzicie tam w prawej stronie, po prawej stronie, tam właśnie brakuje mu minimalnie, ponieważ chcę, żeby ewoluował podczas odcinka, bowiem ewoluuje na 55. poziomie. Jego statystyki, jak widzicie, ma równiutko taki sam atak jak specjalny atak. No, ale wolałbym, żeby miał jednak lepszy atak fizyczny, aniżeli ten specjalny, bowiem wszystkie jego ciosy, które posiadam, są fizyczne. Miał wcześniej Agility, teraz ma Dragon Dance'a, wymieniłem, ponieważ kiedy dostawał poziom, właśnie nauczył się Dragon Dance'a. Uważam, że może być po prostu bardziej dla niego dobry. Ale okej, ruszajmy dalej ku przygodzie. Zobaczymy zresztą, jak ta nasza przygoda się jak zwykle potoczy. Za chwilkę się przekonamy, jak widać już mamy jakiegoś pierwszego młodego trenera, który, no cóż, będzie próbował szczęścia. Aczkolwiek ja wierzę, że z daremnym skutkiem. Krobat może być w ogóle, jak to fajnie wygląda, jak jak Smaug wchodzi i daje ten ogon, tak odwraca, to tak jakbym pokazywał fuck you. Nie, no mocna sprawa. Kogo ja dam na Krobata? Może niby Smoka. Może dlatego, że niby Smok zna choćby Ice Beama i myślę, że może Krobatowi zrobić naprawdę wiele. Poison Fang. Tylko nie zatruj. No. Kiedy ja zawsze nie chcę, żeby mnie zatruł przeciwnik, to jak na złość, przeciwnik mnie zatruwa. Ale takie jest życie, jak widać. Dobra, Ice Beamujemy. No, on jest szybki, w sumie można się tego było spodziewać, ponieważ Krobat jest naprawdę bardzo szybki, ma... Teraz, żebym się nie pomylił, czekajcie, on ma albo... Chociaż nie, on może nie mieć 130 bazowego speeda, nie wiem, czy on nie ma 120. Mogę się mylić, aczkolwiek jest bardzo szybki, krótko mówiąc. Bez jakichś tam zbędnych dupereli i podawania dokładnych statystyk. No i jak widać, jednak... No cóż, niby Smok z Choice Speckiem nie daje mu szans. Aha, specjalna obrona rośnie mu najmocniej. W sumie to, że ma dobrą specjalną obronę, to może być dobre. Ten mój oczywiście Dragonite, ponieważ być może w przyszłości obroni się przed jakimś Ice Beamem, który działa 4 razy super efektywnie. Ale okej, mamy Elektroda. Jak wiadomo, elektrody mogą wybuchać, aczkolwiek to, że elektrod wybuchnie, to naprawdę nie jest nic groźnego. A przynajmniej nie dla Razora, ponieważ on ma naprawdę genialną obronę. Mogę użyć Earthquake'a, ale może użyję sobie Gearball. No jasne. Mogę użyć od razu Earthquake'a. Nie wiem, ale tak uznałem. A użyję sobie Sword Dance'a. Zbiję go bardziej. Oczywiście Electrode jest bardzo szybki. On to już w ogóle ma chyba ze 140 bazowego speeda. Ale niestety może być bardzo szybki, ale kiedy mój Razor użyje przedmiotu, który trzyma, czyli Quick Claw, to niestety jedny elektrod jest bez szans. Dobra, bijmy go Earthquake'iem, jeszcze po Sword Dance, to bym bez problemu zabił z dwa takie elektrody. No i pięknie, bardzo ładnie. Dwa? Może nawet trzy. Ale już tak nie przesadzajmy z siłą Razora, bo się za świecie zarumieni jeszcze ten mój nietoperz. Dobra, zobaczmy. O właśnie, jeszcze zanim cokolwiek zobaczymy, oczywiście nasz Smaug ewoluuje w swoją najpotężniejszą jakże formę, którą jest Dragonite. Za chwilę go ujrzycie, za chwilę go zobaczycie, za chwilę zobaczycie naprawdę, no zobaczcie sami. Ten Pokémon wygląda czasem przyjaźnie, ale to jest naprawdę maszyna do zabijania. Okej, chociaż ja sobie w lidze Pokémon ładnie radziłem z Dragonite'ami, to liczę, że moi rywale tak sobie dobrze nie będą z nim radzić. Uczy się Wing Attacku. Aczkolwiek ja mam fajne ciosy, mi się podobają ciosy, które posiadam, bo wodny cios, smoczy cios oraz normalny, którym jest Extreme Speed, który ma, wiecie, priority. Dlatego weźmiemy Keep Old Moves. Myślę, że to, że rzeczywiście mój Pokémon posiada Extreme Speed, będziemy mogli wykorzystać. Tu jest jakaś podwójna walka, ale może ją olejemy. W ogóle mamy tutaj jakieś... Tak, takiego kamienia nigdy w życiu nie widziałem, widać pochodzi z kosmosu. O, coś się dzieje? Co się dzieje? Co jest Dragonite? Coś się... czuję jakąś dziwną aurę. Tak? Ale to chyba nic nadzwyczajnego. No dobra, dziwne miejsce. Są tutaj meteoryty, ale jak widać, one się chyba niczym nie różnią. Nie jestem w stanie z żadnego chyba nic zyskać. No, przynajmniej tak wygląda. No ale mój Dragonite, jak widać, dziwnie zareagował. Nie wiem, czym jest to związane.
Nie mam bladego pojęcia. Dobra, może ominiemy sobie tych dwóch. Nie chcę mi się dzisiaj toczyć podwójnych walk. Natomiast tutaj... Natomiast tutaj to po prostu trener za trenerem. No ale dobrze. Przynajmniej będę miał możliwość wykorzystania, sprawdzenia siły mojego Dragonite'a. Water Brawl. Water Brawl. Okej, dobra. Aqua Tail oczywiście tutaj może być średni. Dragon Rush jest o tyle głupim ciosem, że on ma tak naprawdę chyba tylko 75% szansy na uderzenie, ale siła Dragonite'a no wzrosła niesamowicie. Z tego co widziałem podczas tam... Znaczy o nie, czekajcie. Noctowl, dobra, on miał taki sam atak jak specjalny atak. Ciekaw jestem jak jest po ewolucji, ponieważ Dragonite ogólnie ma lepsze... Dragonite'y mają po prostu lepszy, zwykły, fizyczny atak od ataku tego specjalnego. Zobaczymy, czy Noctowl jest wystarczająco silny, żeby... Cholera, Smaug! Jesteś niesamowity. Dobra, kto kolejny? Gligar. Dobra, Gligar może i ma dobrą obronę, tak samo jak Gliscor. Znaczy, no Gliscor wiadomo, ma lepszą, ale jeżeli zadziałamy Aqua Tailem, który działa super efektywnie... Aj, myślę, że biedny Gligar nawet tego nie przeżyje. Nie ma... Dobra, U-turn. Tylko ciekawe, czekajcie, on ma jeszcze jakiegoś Pokemona, czy miał tylko 3? No tak, nie ma chyba, bo byś mógł zmienić. Dobra, nie ma... Nie marnujmy Extreme Speed'a, walnijmy tym Aqua Tailem, który również może chybić. To jest właśnie trochę głupie, bo z Extreme Speed'a nie mam szansy chybić, to ma 100% celności. Tamten, niestety, mój Dragon Rush ma 75%, natomiast Aqua Tail chyba 90% celności, jak się nie mylę. Ale mogę się, wiadomo, mylić, chociaż nie wydaje mi się. Dobra, koleś padł, nie zrobił mi zbyt dużych obrażeń, nie zadał. Dobra, chodź. Chodź, młody. Tak stoisz, tak się patrzysz, zrobię ci przyjemność. Ale nie myślcie o tym w ten sposób, jak ja powiedziałem. Chodzi oczywiście o to, że zawalczy z nim. Holy shit! Oh, really, Cloyster? Dobra, trzeba walnąć jakimś specjalnym ciosem. On ma za dużą obronę. Ten Pokémon ma naprawdę strasznie dużą obronę. Dajmy Crazy Froga. Nawet jeżeli wodne ciosy są niezbyt efektywne, to uwierzcie mi, że mogą nawet nieźle na niego zadziałać. A się tutaj boję różnego rodzaju, nie wiem, o Spike Cannon choćby. No, to oczywiście nie jest za silne, ale to może walnąć nawet 5 razy. Więc przygotujmy się na serię kolców. Kolców od niego. O, przeżył. Dobra, jak mówię, fizyczne ciosy na Cloystera nigdy. Ach, ty cholero, protek. Nigdy, ponieważ ten Pokémon po prostu ma przerąbaną, dużą obronę. Zmiana. A cwaniaczku, Parasect. Ale czy Parasect jest w stanie wytrzymać surfy, wiecie, Politoeda? Nie wiem. Aha, bo to niezbyt efektywne jest. Tak? Jaki kurwa mać ma Parasect typ? Ej, przecież robacze Pokémony nie są odporne. Jaki on ma już... Nie, może ma jakiś nowy typ mu doszedł. Cholera wie. Nie mam bladego pojęcia. Być może w tym... Haku dawi mu nowy typ, ale wiem jedno. Ice Beam działa super efektywnie i to mi wystarczy. To mi wystarczy, taka radość mi wystarczy. Proszę bardzo. Kolejny. Padł Pokémon. Raichu. Dobra. Dobra, Raichu to zmiana. Chodź, Razor. Masz wysoki poziom, wiadomo. No ale jednak, nie ma co się jednak, wiecie, bawić z tymi elektrycznymi Pokémonami. One są naprawdę groźne. Czasem są w stanie zrobić poważne uszkodzenia. Dlatego po prostu bez zbędnych zabaw rzucamy Earthquake'a, czekamy aż likwidujemy go. No tak, no, wiecie. Biedny Razor jest po prostu zbyt silnym, zbyt wielkim koksem, żeby on tutaj bał się jakiegoś Raichu. No sorry, ale co ten Raichu mógłby mi zrobić? Nie wiem. Dobra, no ale teraz trzeba będzie zmienić na Pokémona. Jak mówię, nie mam jakiegoś elektrycznego, nie wziąłem ze sobą... No tak, przecież ja nie mam żadnego wytrenowanego mocno. Zapomniałem, że gwiazdka nie żyje. Dlaczego? Chyba, że Zorro. Ej, to jest też genialny pomysł. Zorro mój operuje specjalnymi atakami. No, może oprócz Blaze Kicka. Dlatego Aura Sfera zadziała super efektywnie i Cloyster zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Dlatego jedziesz go. Ja mnie zaraz coś trafi. Żartujecie sobie? Naprawdę? Czy ty, stary, już dobra, raz wykorzystałeś dobrze Protecta, zmieniłeś, chociaż to i tak niewiele dało. No ale teraz... Teraz to niestety jest, no niemożliwe, żeby to dobrze wykorzystać. Proszę bardzo, biedny Cloyster, biedny, no ale jednak dostał wystarczająco mocno. I spora ilość doświadczenia dla naszego Zorro z Kalifornii. Okej, kolejny dzieciak pokonany.
Wiecie co, ja nie chcę tutaj ryzykować, ponieważ tu jest naprawdę coś, czuję, że wielu trenerów przed nami, dlatego czemu nie? Jestem bardzo niedaleko tego miasta, wciąż mogę się oczywiście cofnąć, wciąż mogę sobie wyleczyć Pokémony, a jak najbardziej ja lubię korzystać z takich okazji. Dlatego siostro Joy, trzymaj w ręce me Pokébole i lecz je. Okej, naprawdę. Ja widzę już na tej drodze, że zawalczyłem dzisiaj z 3 trenerami i minęło mniej więcej z 10 minut. Ja coś czuję, że tutaj chyba cały odcinek, zanim dojdziemy do kolejnego miasta. Czyli myślałem w poprzednim odcinku, że o, może dojdziemy do Misty, może będzie walka z drugą liderką. Ale nie, ja widzę, że nie. To raczej dzisiaj nie widać, żeby była taka możliwość. Chociaż nie, teraz jakiś koleś się pojawił, ale tak to nie mam. Wygląda mi na typa, który będzie korzystał z, wiecie, ognistych Pokémonów. Infernape. Aha, no dobra, Infernape może być, jasne, spoko, nie ma sprawy. Aqua Tail. Punishment, oj, Punishment, nie. Ale zobaczymy, czy Aqua Tail rzeczywiście... Znaczy nie, ja nie wierzę, muszę sobie zobaczyć atak Smauga za chwilę. Naprawdę mnie to trochę interesuje. Przeżył. Ale nawet jeżeli był szybszy ode mnie, to niestety z Extreme Speedem nie ma szans. Ale to, co wam powiedziałem, muszę rzeczywiście sprawdzić, czy mój Smaug ma aż tak duży, wykokszony atak, bo naprawdę ma sporo tego ataku. Aqua Tail nie jest ogólnie zbyt mocnym ciosem. Ktoś mógł powiedzieć, daj surfa Smaugowi, ale nie dam mu surfa. Czekajcie, Campert. To może tym razem walnimy Crazy Froga. Czemu nie? Smaug, wiadomo, ma niższy poziom, no ale Crazy Frog w dzisiejszym odcinku... Znaczy nie, zabił? Nie, jeszcze go nie wystawiałem w dzisiejszym odcinku. Chyba, albo już mi się myli. W każdym razie, Surf zrobi sprawę na 128,9%. Tak, 8,9. Dobra, bijmy ich. Jak mówię, moim dzisiejszym celem jest dotrzeć do kolejnego miasta. Nie wiem, z iloma trenerami przyjdzie mi do tego czasu stoczyć walkę. W ogóle, jaki on dziwny odgłos wydał, ten Pokémon. Zaprawdę, zaiste dziwny. Weezing. Weezingi mogą wybuchać. Szkoda, że Weezing lewituje, bo bym go ładnie załatwił Earthquake'iem. Czekajcie, muszę zaatakować jakimś specjalnym ciosem. Zastanawiam się nad zostawieniem Crazy Froga. Może go zostawimy. Liczę, że... Wiecie... Surf? Tak, jak coś to Surf. Liczę, że Surf zabierze mu jak najwięcej. Szczerze, to ciężko mi liczyć, że ubiję go na jednego hita. W ogóle przepraszam, aż głos mi się zaśmutuję. Wiedziałem. Sludge Bomb. Ale ja się cieszę, że Sludge Bomb, ponieważ mógł się trafić, wiecie, Explosion. A chyba nie muszę wam mówić, że Explosion od czasu do czasu może się trafić Crit jeszcze z Explosion. Może zwykły Explosion Crazy Frog by przeżył, ale... Kryta... No... Nie za bardzo. Pięknie, Crazy Frogu, 60 poziom. Jako drugi Pokémon dobiłeś do tego poziomu, wcześniej był Razor. No, Otis. Myślałem, że on ma 3 Pokémony. Co źle spojrzałem, widać. Okej. W ogóle... Wait a second. Tu mogę złapać jakiegoś Pokémona? Jeszcze nie łapałem na tej drodze. A przynajmniej tak mi się zdaje. Tak, to jest droga numer 3. A potem jest MT Moon. Jeszcze zobaczę, czy jest jakaś inna trawa, czy można gdzieś jeszcze... już widzę gościa, który ma wiadomo jakie Pokémony. Czyli oczywiście kamienne, albo waleczne też mogą się trafić. Jak mówię, chcę trochę przejść, jak coś się cofnę. Może jest jeszcze jakaś inna trawa, może jest jakaś jaskinia. Aczkolwiek chciał jakiegoś jaskiniowego Pokémona. Mam tą swoją panią Łaz, której tak naprawdę nie wykorzystuję. O, Maczok. Tak też myślałem, że rzeczywiście zamiast kamiennego może się trafić też walecznym. Ale walić go, to nie jest Machamp. Machampa mógłbym się bać troszeczkę, ale jednak bać. No w sumie, czy ja mam coś, no... Wiecie, no mój Pokémon, mój Dragonite uczył się niby Wing Attacku, który byłby dobry na waleczne Pokémony, no ale oczywiście oduczyłem go mówiąc, że mam inne fajne ciosy. W ogóle, Jezu, ale ten Machok wolny. Naprawdę Machoki są tak wolne? Obniżył mi speeda o połowę, a i tak byłem szybszym. Hippopoldon. Hippopoldon. Dobra, jestem spowolniony, co mnie troszeczkę martwi, aczkolwiek Hippopoldon też powinien być bardzo wolnym. Ale zobaczcie, jak ten Pokémon wygląda, on jeszcze wywołuje tą cholerną burzę piaskową. Crunch, auć, tu będzie działać burza, więc trzeba się troszeczkę obawiać. No co najwyżej wystawię sobie Razora, ale nie wydaje mi się, żeby ten Pokémon przetrwał rzeczywiście ten wodny cios. Nie ma szans, nie wierzę, a wy też nie wierzcie. I widzicie, jeżeli nie wierzyliście, że rzeczywiście on może to... Znaczy wiecie, no dobra, już się pogubiłem w słownictwie. Wiecie w każdym razie, o co chodziło.
Ojejku, żeby teraz nie był wodny, ponieważ nie chcę już wystawiać Crazy Froga, jest wolniejszy, działa ta cholerna burza. Clefable. O, spoko. Na Clefable mam Zorro z walecznym Aura Sphere. No i oczywiście z Reversal. No wiecie, jednak moja taktyka Ender Reversal, jeszcze nigdy jej nie wypróbowałem, dlatego postanowiłem się jej pozbyć. Okej, Clefable, Aura Sphere. I co wtedy będzie? Clefable, Clefable. Dead Clefable. Pewnie za chwilę tak będzie. Nie wydaje mi się, żeby ten Pokémon przetrwał, aczkolwiek Clefable też mają jakąś dobrą obronę. I teraz nie wiem, czy one mają dobrą zwykłą obronę, czy specjalną. Raczej specjalną, ale i tak nie przetrwał. Więc spoko. Hiker Bruce. Sorry ziom, ale też przegrałeś. Jezu, czy tu naprawdę kolejny? Ten ma na pewno waleczne Pokémony. Dobra, może sobie zmienimy z powrotem na Smauga. Może w ogóle podleczymy sobie Pokémony. Jak mówię, ja się tutaj boję, ponieważ tutaj jest tylu tych trenerów, tylu ludzi, którzy chcą mi zrobić krzywdę, że ja powinienem uważać. Ja po prostu powinienem na siebie uważać i zamierzam na siebie uważać. Dobra. Chodź, chodź, Crazy Frog. Smaug, liczę, że nie wiem, jakiego Pokémona w sumie możesz spotkać. No bo Extreme Speed nie jest na nic efektywny. Dragon Rush jest efektywny na smoki, ale wolałbym nie spotkać smoka, który mógłby mnie zabić. No Aqua Tail, no tylko na wodne i... O, Boże, Aqua Tail na wodne. Na ziemne, kamienne, ogniste, no i tyle. Dobra, zobaczmy, kim ten cały karate mistrz. Medicham. O! Medicham może znać cios typu na przykład... Czekajcie, brakuje mi słowa. Rock Slide, który może nam zrobić wiele, ale czy on rzeczywiście jest w stanie przeżyć Dragon Rusha? Nie wiem, zaraz się przekonam, nie wydaje mi się. Jasna cholera, czemu jak mi się zawsze nie wydaje, to się dzieje. Dobra, Fire Punch niezbyt efektywny, tylko żeby nie poparzył. Nie poparzył, spoko. Extreme Speed, wybacz. Wybacz, Medicham. Zadał i tak, jak powiedziałbym, na niezbyt efektywny cios dość duże obrażenia. Znaczy, nie, może nie przesadzajmy. Ale wiecie, ten Pokémon ma ability, które powoduje, że jego fizyczny atak jest dwukrotnie większy. Więc naprawdę dobre ability. Naprawdę dobre, ten Pokémon może mieć naprawdę super duży atak, jeżeli przyjdzie co do czego. Jezu, ale przynajmniej widzę, że jest trawa. Ale dzisiaj naprawdę, trener za trenerem. Czeka nas MT Moon, czyli pewna jaskinia. Ale dobra, Primeape. O Jezu, te szalone Primeape. Strach się czasem ich bać. Jak mówię, oni mogą mieć jakieś ciosy typu właśnie kamiennego, które mogą mnie troszeczkę swagger. Oj, nie trafił. Podwyższyłby mi co prawda mocno atak, więc w sumie fajnie, ale wiecie, byłbym zamroczony, więc to też niezbyt dobrze by na mnie wpłynęło. O Jezu, już myślałem, że kolejny Pokémon, który zostanie przy życiu z minimalną ilością życia i będę musiał po raz kolejny użyć Extreme Sprigda. Vigoroth, czekajcie, to jest na pewno Pokémon typu... Jasna chmara, nie wiem. To jest chyba normalny. Nie wiem, czy on ma jakiś walczący podtyp. Mi się zdaje, że nie, bo to nie jest pełna forma, to nie jest ostateczna forma tego Pokémona. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Na pewno nie, nie. On jest normalny, tak. Raczej tak. Jeżeli się mylę, cóż, wyzywajcie mnie w komentarzach, ale nie wydaje mi się. Będzie super efektywne. Tak, tak jest. Nie myliłem się. Może mieć, myślałem na początku, że może mieć podtyp waleczny, ale nie, widać nie ma. No i dobrze, zaraz przekonamy się, czy to jest wystarczająco dużo expa, żeby Zorro dostał kolejny poziom? Nie. Brillum. O, dobra. Na Brilluma, czyli walecznego roślinnego Pokémona, przydałby się ogień, którego co prawda nie mam, ale też może być bardzo dobry. Ej, no jasne, przecież skoro to jest roślinny też, to dajmy Razora. Właśnie, ej, on jest roślinno-waleczny, czyli latające ciosy, typu właśnie Aerial Ace, który posiadam, zadziałają 4 razy super efektywnie. Tak jest, tak powinno działać. Zaraz zobaczymy. No, mógł być szybszy, bo Brillumy wcale wolne nie są. Najgorszy jest Brillum, który może usypiać, bo to zawsze działa pierwsze, uśpić Pokemona i jesteś wkurwiony przez całą walkę. Ech, tak czasem bywa niestety. Ale dobrze. Super efektywne, tak jak się spodziewałem. No i kolejny trener, który niestety przegrał. 3000 expa. Ach, ten Razor i Pokémony, wiecie, no z wymian dostają naprawdę więcej expa. I dlatego Razor ma właśnie taki poziom, a nie inny. Okej, tutaj jest kolejna trawa. Wow, ominąłem typa. Zaraz z nimi zawalczymy, bo mogę, więc walczę. W ogóle są tutaj jacyś ludzie, porozmawiam z nimi, może mają mi coś do dania. Nie wiem, chcą mi coś wręczyć. Who know. Ja wiem jedno, że dzisiaj możemy złapać dwa Pokémony. Jednego gdzieś tutaj w trawie, a drugiego w MT Moon. Więc jak najbardziej.
Ja jestem ciekaw. Aczkolwiek tutaj nie musimy łapać, bo ta droga się... A nie, w sumie to nie wiem, czy ta droga się ciągnie dalej. Tam jest już chyba inna. Zresztą zobaczymy to sobie za chwilę. Bo tam może gdzieś tam dalej zobaczymy, znajdziemy fajniejsze Pokémony. Bo tutaj zwykle fajnych Pokémonów nie było w zwykłych wersjach. W tych trawach tutaj, wiecie, w Fire Redach, nawet tutaj jak się w Goldach grało. Boże, nie chciałem Pokémonów. Chciałem Pokégear. Pokégear. Tu jest droga numer 4, a to jest... A nie, to jest droga numer 3. Spoko. Czyli jednak tutaj złapiemy Pokémona. Złapiemy dzisiaj sporo Pokémonów. Tak, walczyć chcę z tobą, ty. Ty ognisty człowieku, bo już masz ogniste Pokémony albo Weezingi, co gorsza. A tu armia Weezingów, boże. Ja tylko żartowałem. Ja naprawdę tylko żartowałem. Jasna cholera, no nie straszcie mnie. Kto? Zorro, niby smok, Crazy Frog. Szczerze to nie mam pomysłu. Crazy Frog. Błagam, użyj ciosu, który nie trafi. Tylko nie Explosion. Nie Explosion, Double Hit. Cholera. To jest... Nie, to nie jest mocne, ale... Wiecie, ja tu się boję wszystkiego, co robią Weezingi, bo te Pokémony po prostu są straszne. Muszę zapamiętać, że jeżeli widzę gościa, który wygląda tak jak ten koleś, to że muszę dawać od razu, wiecie, żeby Pokémon miał specjalne ciosy. No chyba robicie sobie jaja. No dobrze, że miotacz ognia. Naprawdę dobrze, że miotacz ognia, który jest niezbyt efektywny, bo jakby użył Explosion w tym momencie, to bym się po prostu wściekł. Byłbym wściekł, bym krzyczał, bym skakał, byłbym po prostu zły. Ale udało się. Ale się udało, więc... Więc spoko. Jak najbardziej. Okej, Smaug, 56 poziom. Oje. Nie patrzyłem jego ataku. No, a teraz przynajmniej mogę zobaczyć. 162 ataka specjalny, 139. Mocna specjalna obrona. Ja się cieszę. Chociaż za szybki nie jest. Ale ma Dragon Dance, a to wiadomo. Makargu. Niestety, biedny Pokémon. Nie ma to jak Pokémon kamienny, ognisty, wystawiony na wolnego. No ale skoro koleś nie ma innych Pokémonów, no to nie będę mu tego wypominał. Spoko? Okej, nie będę. Walczmy. Makargu, przegrasz. Chociaż tamtego gościa może z... Wiecie... Z kamiennymi Pokémonami sobie odpuszczę. Nie chcę mi się walczyć z tym gościem, wolę wejść do MT Moon. Szczególnie, że może znać... Może nie mieć Weezingów, ale może mieć Gravelery. Todd do mnie dzwoni. Pieprze cię, Todd. Ja chcę złapać jakiegoś Pokémona. Przekonajmy się, co to może być za Poké... Really? Jigglypuff? No, naprawdę spodziewałem się czegoś lepszego. Ale... Spoko, niech będzie. Rzucimy od razu. Najlepszy powinien być Level Ball, jednak różnica poziomów aż o 10. Albo w sumie... Szkoda, że nie ma jakiegoś Light Balla, który, wiecie, łapie szybciej lekkie Pokémony, a są tylko, wiecie, Hide Ballem, czyli te, co ciężko. Czy one się tam inaczej nazywają jakoś? Ach, cholera z nimi. Ale Jigglypuff, jak widać, wszedł na pierwszego Level Balla, co pokazuje, że Level Ball zły nie jest, szczególnie, że ani troszeczkę tego Jigglypuffa nie zraniłem. Okej, okay, Balloon Pokémon. Jak ja cię nazwę? Jak ja cię nazwę? Jigglypuffy są, wiecie... muzycznymi Pokémonami. Dodatkowo to jest facet, szkoda, że nie kobieta, bo bym nazwał ją Lady Gaga. Nie wiem, tak, nie wiem dlaczego, tak sobie po prostu chciałbym nazwać. Ale jak ja cię nazwę, jak jesteś facetem? Jigglypuffie. Jeżeli śpiewasz tak samo fatalnie jak ja, to bym cię nazwał Judy. Ale może nie. Może jednak nie. Nazwę cię... Nie no, nie znam żadnych za bardzo piosenkarzy. Dlatego nazwę cię na cześć mojego ulubionego zespołu muzycznego, czyli Sabaton. Będziesz się nazywać Sabaton. Nie wiem, czy mi by się to spodobało, że nazywam w ten sposób Jigglypuffa, ale fuck, deal with it, Sabaton, tak jest. Z tego powodu, że lubisz śpiewać Jigglypuffie, a tu się okaże, że on nawet nie ma singa. Przepraszam, moi drodzy, za krótką ścinę, ale niestety była ona spowodowana tym, że gra znów odmówiła posłuszeństwa, znów doszło do freeza, tak jest, zamroziła się gra, ale na całe szczęście tym razem nie utraciłem save'a, więc nie musiałem jeszcze raz tutaj przychodzić, wszystko się fajnie naprawiło, tak więc możemy kontynuować naszą przygodę. Dobra, tutaj mamy Pokécentrum, ale chyba leczyłem niedawno Pokémony, złapaliśmy Jigglypuffa, jestem szczęśliwy, ale teraz możemy wejść tutaj i spróbować złapać kolejnego Pokémona w MT Moon. Chociaż to GTO. Hej Yuri, też przybyłeś do Kanto, co? Niektórzy tutejsi trenerzy są nieustępliwi, ale to tylko pomaga w treningu moich Pokémonów. Wiem, że jesteś silny, ale muszę cię ponownie wyzwać do walki. Ej, słuchajcie, pierwszy raz GTO odniósł się do nas z takim szacunkiem. Wow, dzięki stary, nie wiedziałem, że się zrobiłeś taki miłym.
No dobra, zobaczmy jakie Pokémony posiada Hunchcrew. Aczkolwiek widzę, że on nie zmienia składu. No ostatnimi czasy cały czas idzie jednym i tym samym, co nie może zmienić faktu, że ten skład jest mocnym. Dobra, czym walniemy? Extreme Speed, Aqua Tail czy Dragon Rush? Spróbujmy walnąć Dragon Rushem. Trafiliśmy. Wow, cud. Oczywiście Dragon Rush może chybić, ale lepiej, żeby nie chybiał. No zabij tego złego Pokémona. A, no i nie. No robicie sobie żarty, naprawdę. Thunder Wave. No, niezbyt mi się to widzi. Od razu mogę to powiedzieć. Niezbyt mi się to widzi. Okej, Extreme Speed. Tak, mimo paraliżu, Extreme Speed wciąż ma priority i dlatego jesteśmy szybsi i myślę, że... No cóż, Hunchcrew nie powinien przeżyć, więc tak jest. Mamy wynik 6 do 5. Super, super, super. Jak najbardziej się cieszę. Okej, kto kolejny? Electivire. Okej, na takiego Pokémona ja mam sposoby. A tym sposobem jest oczywiście nie kto inny, jak mój Razor. Razor i jego Earthquake, tak. To połączenie czyni niejednokrotnie cuda. Okej, walnijmy z Earthquake'a. Nie dajmy przeżyć temu elektrycznemu potworowi. Zobaczcie, ach, on naprawdę wygląda przepotężnie. Ogólnie to GTO w tej wersji ma rzeczywiście chyba większość Pokémonów z czwartej generacji, no bo Hunchcrew, wiadomo, on dopiero ta ewolucja weszła w czwartej genie. Electivire, on ma jeszcze Magmortara, przynajmniej miał. No, nie można liczyć Feraligatra. I chyba Gengar i Alakazam, no tak, czyli połowa składu z czwartej geny. Ale okej, dobra, 63 poziom, brawo Razor. No i właśnie, Feraligatr. Okej, wiem, że ten Pokémon ma lodowe ciosy, ale tak naprawdę nie znam nikogo dobrego, no bo niby Smogsmaug zbyt ryzykownie, Razor zbyt ryzykownie, może znać Earthquake'a na Zorro, walimy liściaka. Nawet jeżeli walnie z Razor Fanga, liczę, że przeżyje, a jak nie przeżyje, oj, to będzie problem. No wtedy uwierzcie mi, będzie problem. Ale dobra, Frenzy Plant czy Leaf Blade? No pomyślmy, może Frenzy? Nie wiem, czy to dobry wybór, szczerze. Walnijmy z Frenzy Planta. Ale kurde mać, jeżeli go nie zabiję, to mam przeklapane. Taka prawda, jeżeli go nie ubiję, a boję się, że on ma wyższy poziom, no jasno, 5. Oj, coś czuję, że zawaliłem. On może to przeżyć. On może to przeżyć, ale nie przeżył. Oh yeah! To jest moc liściaka, brawo. Naprawdę wielkie brawa dla niego. No cóż, jeszcze nie straciłem nawet życia. Magmortar. Okej. Kto na Magmortara? Kto na Magmortara? Kto ma na Magmortara? Pomyślmy. Może Crazy Frog albo Razor się zastanawiam, ale wystawimy Crazy Froga. Nie wiem, czy to jest dobra myśl. Może okazać się zła, ale przekonamy się. Jak mówię, GTO wciąż jest niebezpieczny. Ten człowiek potrafi dość nieźle mnie czasem zdenerwować, ale walnijmy Surfem. Cholera, Thunderbolt. Aj, zapomniałem. No tak, on miał Thunderbolta. Holy fuck. Tylko nie kryt, nie kryt, nie kryt. Ej. O. No nie, no jeszcze paraliż. Robicie sobie jaja, tylko nie sparaliżuj się. Dobrze. Jeżeli go nie ubiję, to mam przechlapane. To mogę powiedzieć. Wtedy mam naprawdę Ja mam przechlapane. Oczywiście, że ja mam przechlapane. O Boże. On może mieć jeszcze Gengara i Alakazama, z którymi mogę mieć problem. Nie wiem, kogo wystawić, no ale wiecie, w Sacred Gold rywale są zbyt inteligentni. On na pewno nie użyje po raz kolejny Thunderbolta. Dlatego może nie ryzykujmy. Może dajmy Zorro, no tak, jego ogniste ciosy, wiecie, tego całego Magmortara mogą być niebezpieczne, ale jakiego speeda ma? Czekajcie, 133. A jakiego speeda miał Crazy Frog? 115. No, Zorro może być szybszy. To nie zmienia faktu, że ja i tak się troszeczkę boję. No chyba, że Smaugi walniłem z Extreme Speeda. Dobra, bo Smaugi tak boję się, że jego raczej na Gengara czy tam Alakazama nie wyślę. Bo ja jestem pewien, widzę, że jego skład się nie zmienia, tylko żeby tutaj nie użył jakiegoś Focus Blast. O mój Boże, dobrze, że nie zmieniłem na Zorro. Focus Blast, to jest tak denerwujący mnie cios, który występuje zarówno... Właśnie może mieć go Gengar, Alakazam, no ten cios jest strasznie niebezpieczny. Dobra, Extreme Speed. I na całe szczęście paraliż nie działa. Wow, super. Okej. Myślę, że nie ma szans. Extreme Speed jest wystarczająco silny i Smaug jest też silny, żeby rozwalić Magmortara. No i teraz jestem ciekaw, czy będzie Gengar, czy Alakazam. No, jazda, kto kolejny? Gengar. Kto na niego? No, Crazy Frog raczej nie. Liściak, niby Smog albo Razor.
Może. No bo Razor może być dobry na Alakazama, bo ma U-turna. No to niby Smog. Jazda. Niby Smog będzie wolniejszy. Raczej jestem wręcz pewien o tym. Od właśnie Gengara. I Alakazama też pewnie. Ale raz z tymi Pokémonami to ja mam jednak problem. O Boże, zapomniałbym, że przecież ten Extreme Speed Dragonite nie zadziała na Gengara. To dobrze, dobrze. Może na Alakazama co najwyżej zadziała, jeżeli zostanie mu mało życia i będę musiał użyć go. Wtedy może być paraliż, mogę mieć przeklapane. Dobra, walimy. Dragon Pulse, Sludge Bomb. No, to może nam co nieco zabrać. Jeżeli nas zatruje, to wiem, że się zdenerwuje. Wow. No, proszę, czy ja aż tak bardzo lubię sobie zapeszyć zawsze? Zawsze co powiem, to się sprawdzi. Zatruje mnie. Zatruł mnie. Sparaliżuje mnie. Zaparaliżował mnie. O, no jeszcze zostało mu minimalna ilość życia. Czekajcie, zabrał mi 60 życia, tak? Miałem 112. Tak, ale to chyba, no to 170. Trochę się boję. Tak szczerze, troszeczkę się boję. Ale zostawiamy. Zostawiamy. Błagam, tylko mi nie ubij niby smoka. O, fuck. Ej, czekajcie, Sludge Bomba jest zwykła trucizna, nie toksik. No to zabierze mi po raz kolejny 20. No teraz kryt niby smoku. Naprawdę. Och, really. Dobra, ja jestem GTO, to ja tam mam przeżycia, naprawdę. Dobra, nie ubije mnie. Jeden. O, fuck. Myślałem, że trucizna 20 zabrała. Dobra, zmiana. I to jest pewne, że zmiana. Razor? A kto inny? No kto inny do jasnej cholery? Dobra, będę wolniejszy, jestem wręcz pewien, że rywal mnie wyprzedził. Co oczywiście nie wróży dla mnie zbyt dobrze. Zamierzam użyć U-turna, żeby Razor i tak przeżył, żeby potem, wiecie, nie musiał wycofywać. No, on i tak przeciwnik jest szybszy, więc użycie U-turna jest inteligentne. No i oczywiście zadziała super efektywnie. Psychic. Dobra, to nie jest oczywiście super efektywne, ale ja dobrze znam moc specjalnego ataku Alakazama. O, fuck. Normalnie bez kryta bierze ponad połowę. No to już Razora nie wystawię. I to jest już pewne. Błagam, ubij go jakimś cholernym cu... Razor, jesteś boski. Jesteś boski, bo ja już zastanawiałem się, kto inny powinien wejść. Myślałbym wtedy o liściaku z Quick Attackiem. Ale pięknie. Razor, ratujesz mi tyłek. Ratujesz mi po prostu tyłek. Moje szkolenie wciąż nie jest wystarczająco dobre. Moje Pokémony są zbyt słabe, co strasznie mnie denerwuje. Ale czuję, że stają się one coraz silniejsze z każdą walką. Jednak wciąż są za słabe. Muszę poświęcić dla nich więcej czasu. Wiem. Powinienem udać się do Dragon's Den. Do zobaczenia, Yugi. Wow, ej. Pierwszy raz GTO zrozumiał, że jego Pokémony potrzebują więcej treningu, a nie są słabe z samego bycia słabym. Ej, no ten koleś się naprawdę zmienia i brawa dla niego. Jestem naprawdę zadowolony, że GTO w końcu rozumie, jakie błędy popełnia i zaczyna, wiecie, robić wszystko, żeby przestać je popełniać. I powiedział, że udał się do Dragon Dance tak? Nie, Boże. Jak to się zwało? Dragon Den? Znaczy Dragon Dance, kuźwa, to jest atak, ale no wiecie, to miejsce, ta smocza jaskinia za ostatnią liderką z Johto, która się znajduje. Ale ja wiem jedno, moi drodzy, że dzisiaj już nie zamierzam nic więcej robić. Walka z GTO była trudna i naprawdę mało brakło, żebym stracił kilka Pokémonów, jak choćby Politoeda, który dostał Thunderbolta, Gligara, który dostał Psychika. Oj, naprawdę. Trzeba się mieć... W ogóle powiedziałem Gligara, a nie Gliscora? Nie wiem. Walić tam. W każdym razie ja wiem, że ja muszę sobie trochę odpocząć i mam nadzieję, że wy też to zrozumiecie. A w kolejnym odcinku na pewno łapiemy od razu pierwszego Pokémona, który nam się trafi w MT Moon. Ale to tyle na dzisiaj. Podobało wam się? Oceńcie, skomentujcie, zasubskrybujcie. My widzimy się już wkrótce. Cześć i czołem i narka!